möchte etwas lesen aus Apostelgeschichte 9. Przeczytajmy urywek z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział. Vers 31. Bis zum Schluss? Nein, Vers 31. 31 wiersz. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. An der Konferenz hier in Katowice betrachten wir den Anfang der Versammlung. Podczas naszej konferencji teraz w Katowicach rozważamy początek powstania zgromadzenia. Es hat uns gestern sicher sehr beeindruckt. I z pewnością bardzo nas to poruszyło wczoraj i zachwyciło. Als wir davon lasen, dass der Herr an einem Tag 3000 Seelen hinzugefügt hat. Kiedy czytaliśmy, że Pan Jezus jednego dnia dodał do zgromadzenia 3000 dusz. Wir sind uns alle bewusst, wir leben nicht mehr in dieser wunderbaren Anfangszeit. Jesteśmy tego świadomi, że nie żyjemy już w czasie tego początku, tego cudownego początku. Und doch ist es so, dass der Heilige Geist sich nicht verändert hat. A jednak jest to tak, że Duch Święty sam w sobie się nie zmienił. Vom Herrn Jesus lesen wir, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. O samym Panu Jezusie czytamy, że On jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki. Wir können uns fragen, wie sieht es eigentlich aus heute in der Versammlung? Teraz możemy sobie zadać to pytanie, jak wygląda sytuacja dzisiaj w zgromadzeniu? Wünschen wir uns nicht die Realisierung dieses Verses. Czy nie życzylibyśmy sobie urzeczywistnienie tego wiersza też i w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym czasie? Nawet vier Punkte hier. Widzimy w tym wierszu cztery główne rzeczy. Erstens war die Versammlung in Frieden. Po pierwsze, widzimy, że zgromadzenie był i żył w pokoju. Sie wurde erbaut. To znaczy, był wewnętrznie budowany. Die Geschwister wandelten in der Furcht des Herrn. Czytamy dalej, że wierzący byli w usposobieniu bojaźni Bożej i Pana. Und der Herr mehrte, die Versammlung mehrte sich durch die Ermunterung des Heiligen Geistes. I równocześnie widzimy, że zgromadzenie pomnażało się, mianowicie przez pocieszenie, które dawał Duch Święty. Es ist auch interessant hier, es heißt nicht die Versammlungen in Juda, Galilea und Samaria, obwohl das ja mehrere waren. Też bardzo ciekawe jest to, że tu nie czytamy o zgromadzeniach w Judei i Samarii, tylko czytamy o zgromadzeniu. So, das heißt die Versammlung. Czytamy o zgromadzeniu, chociaż było ich w tym rejonie więcej. Der Bruder hat mir gesagt, ihr hättet sieben Zeugnisse der Versammlung in Polen. Nasz brat powiedział mi, że w Polsce macie lub jesteście w kontakcie z 7 zgromadzeniami w tym kraju. Obwohl das sieben einzelne Einheiten sind. A chociaż jest ich, można powiedzieć, albo są to 7 jednostki, so gehört ihr doch zusammen. To jednak są one ze sobą złączone i połączone. Und ich möchte und ich denke, wir haben ja eigentlich alle den Wunsch, dass die Zeugnisse wachsen. I myślę, że każdy z nas ma to osobiste życzenie, żeby zgromadzenia wzrastały. Dass sie sich vermehren. Żeby się mnożyły. Und oft resignieren wir sehr schnell und sagen, ja, wir leben heute in einer anderen Zeit. Ale często jest tak, że poddajemy się, myśląc, żyjemy po prostu w innych czasach. Ich möchte aus der Apostelgeschichte ein paar Stellen vorzeigen, die uns zeigen, was Hindernisse sind für das Wachstum. I z tego względu chciałbym przeczytać kilka miejsc z Dziejów Apostolskich, które pokazują nam, co są albo jakie są przeszkody dla rozwoju zgromadzenia. Oder andererseits, was das Wachstum fördern kann. Lub po drugiej stronie, jakie są przyczyny, które wspomagają rozmnożeniu zgromadzenia. Zuerst aus Apostelgeschichte 4, 1-4. Przeczytajmy najpierw z 4 rozdziału, pierwsze 4 wiersze.
Gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze. Oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Einer, der sieht es gar nicht gern, wenn da Wachstum und Frieden in der Versammlung ist. Jest jedna osoba, która bardzo niechętnie widzi, kiedy zgromadzenie się buduje i wzrasta. Und wir können uns bewusst sein, dass Satan immer da ist, um dieses Werk zu hindern. Jest to szatan i możemy być tego pewni, że on zawsze jest na pierwszym planie, aby gdzie tylko może przeszkodzić temu dziełu. Und Satan ist es eigentlich egal, was es ist. A szatanowi jest to zupełnie obojętne, jakim sposobem. Aber leider findet er immer wieder Dinge, wo er uns anpacken kann, um uns zu stören. Jest mu to zupełnie obojętne, jakim sposobem może temu dziełu zakłócić, ale i zawsze na nowo i ciągle na nowo znajduje takie możliwości, żeby to czynić. Und hier hatten wir schon eigentlich die erste Verfolgung der Gläubigen. I tutaj w tym miejscu, które tu czytaliśmy, widzimy już pierwsze prześladowanie, które się pojawiło. Die so gesegnet waren, eben die Apostel, die wurden gewahrsam genommen. Mianowicie ci apostołowie, którzy byli tak błogosławieni w ich służbie, zostali wtrąceni do więzienia. Aber die Folge in Vers 4 ist nicht, dass es gestoppt hat, sondern dass da viele zum Glauben gekommen waren. Ale ciekawe jest to, że wynik tego wtrącenia ich do więzienia nie jest, że dzieło zostało zahamowane, tylko tym więcej osób się nawróciło. Wir sind dankbar heute, dass wir keine Verfolgung haben. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że w naszych czasach nie doświadczamy prześladowania. Ihr in Polen habt ja sicher eine andere Zeit erlebt als wir in der Schweiz. Myślę, że tu w Polsce doświadczyliście zupełnie inne okoliczności historyczne niż my w Szwajcarii. Aber ich stelle gerade heute fest, dass in Orten, wo Verfolgung ist, wo Krieg ist. Ale często zauważam, że właśnie w miejscach, gdzie są prześladowania i wojny, wie zum Beispiel in Syrien, dieser Bürgerkrieg, dieser schreckliche Krieg. Tak jak na przykład w Syrii ten te straszne okoliczności wojenne. Wo viel Not ist, sogar Hunger. Gdzie jest wiele biedy, nawet bardzo poważny głód. Da hören wir, dass die Versammlung in Damaskus wächst. Tymczasem słyszymy, że zgromadzenie w Damaszku wzrasta. Na neue Zeugnis entstanden. Powstaje i powstało nowe zgromadzenie. In Südsudan das gleiche. Die leiden Jahre unter diesem Bürgerkrieg. W Sudanie Południowym to samo, ta sama sytuacja. Od wielu lat doświadczają niepokoje wewnętrzne. Und die Versammlungen wachsen. A jednak zgromadzenia wzrastają. Kapitel 5. Teraz przeczytajmy z 5 rozdziału. Vers 13 bis 15. 13 do 15 wiersza. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. In Kapitel 5 finden wir die erste Sünde, die in die Versammlung gekommen ist. W 5 rozdziale spotykamy się z pierwszym smutnym grzechem, który wydarzył się w zgromadzeniu. Und diese Sünde ist nicht Hurerei. I ten grzech to nie było moralisch böses. To nie był grzech niemoralny, na przykład cudzołóstwo. Ist auch nicht eine falsche Irrlehre. Też nie błędna nauka, fałszywa nauka. Sondern was ist die Sünde, die da in Kapitel 5 beschrieben wird? Ale jaki był ten grzech, o którym tu napisano? Es ist Habsucht und Heuchelei. Jest to chciwość i obuda. Etwas ganz Ähnliches finden wir am Anfang, als das Volk Israel
ins Land Kanaan eingezogen ist. Coś podobnego, porównywalnego widzimy na początku ludu izraelskiego, kiedy wszedł do kraju obiecanego. Gott hatte gesagt, ihr dürft nichts nehmen von Jericho. Bóg wyraźnie powiedział, że z Jerycha nie macie wziąć niczego. Aber Achan hat was genommen. Ale jednak Achan pokryjomu coś zabrał. Hat es verborgen in seinem Zelt. Ukrył to w swoim namiocie. Und es ist interessant, dass in beiden Fällen Gott sehr deutlich geredet hat. I ciekawe jest to, że w tamtym i tym przypadku Bóg bardzo poważnie przemawiał. Damals musste Achan und seine Familie gesteinigt werden. Wtedy Achan i cała jego rodzina musiała umrzeć. Hier finden wir Ananias, der tot zu Boden fiel. A tutaj widzimy Ananiasza, który zmarł na miejscu i padł. Seine Frau, die hatte noch eine Chance. Jego żona otrzymała jeszcze drugą szansę. Aber sie hat sich völlig eins gemacht mit ihrem Mann und hat auch den Tod erlebt. Ale widzimy, że zjednoczyła się w swoim postępowaniu z mężem i tak samo zmarła. Was sagt das uns? Co to do nas mówi? Wir dürfen nicht nur den Finger zeigen auf diese Personen, sondern auch vielleicht an uns selbst denken. Myślę, że nie możemy tylko palcem pokazywać na te dwie osoby, ale musimy sobie świadomie zadać pytanie, co to do nas mówi. Ich habe immer wieder festgestellt, dass gerade Leute, die eigentlich alles haben, was sie brauchen. Często zauważyłem, że szczególnie osoby, które wszystko posiadają, co sobie można życzyć, nicht unbedingt die zufriedensten Leute sind. Niekoniecznie bywali najbardziej szczęśliwymi. Und das hat sehr viel mit Habsucht zu tun. A to właśnie jest mocno powiązane z chciwością. Das ist in unseren Herzen. Jest to cecha, która jest obecna w naszych sercach. Wenn wir nicht darüber wachen, dann kommt das hier oder dort zum Ausbruch. Jeśli nie zwracamy uwagę na tą cechę, to tu i tam ona po prostu wychodzi na jaw. Und Gott sagt, dass Habsucht sogar Götzendienst ist. A Bóg tak daleko się posuwa, że mówi w liście do Kolosan, że chciwość to jest bałwochwalstwo. Wenn heute die Reaktion nicht mehr so ist, dass ein Habsüchtiger sofort tot umfällt. A jeśli porównujemy to z naszym czasem i widzimy, że w zgromadzeniu nie dzieje się tak, że chciwy od razu pada umarły przed nami, dann heißt das nicht, dass Gott heute anders darüber denkt. To nie oznacza to, że Bóg myśli o tym w inny sposób. Gott hat uns hier ein Beispiel gezeigt, wie er über diese Sünde denkt. Bóg tutaj pokazał nam, jak naprawdę on ocenia ten grzech. Und diese Personen hätten alles behalten können, aber durch ihre Heuchelei so tun wie wenn. Te osoby były upoważnione zatrzymać wszystko, co posiadały, ale z powodu obłudy, że udawali tak, jakby dali wszystko dla Pana, musieli natychmiast umrzeć. Und ich glaube, daraus können wir nun schließen. Myślę, że z tego możemy wywnioskować, dass wenn Sünde in unsere Mitte kommt, że jeśli grzech pojawia się pośród nas jako zgromadzenie, dass wir das behandeln müssen. To musimy ten grzech osądzać. Musimy się z nim obejść w odpowiedni sposób. Wir können das nicht einfach ignorieren und weitergehen. Nie możemy grzechu zignorować i po prostu po nim przejść. Denn dann ist der Segen des Herrn weg. Bo wtedy błogosławieństwo się traci. Błogosławieństwo Boże. Es war ein harter Schlag für diese junge Versammlung. To, co tu się wydarzyło, było bardzo, bardzo ciężkim ciosem dla tego zgromadzenia. Die Furcht Gottes kam über alle. I skutkiem tego bojaźń Boża spadła na wszystkich. Aber es hatte einen heiligenden Einfluss in Vers 13, denn niemand wagte sich davon außen einfach anzuschließen. Ale z tego względu i tego postępowania miało to bardzo uświęcający wpływ na moralny stan tego zgromadzenia, ponieważ nikt z postronnych z powodu bojaźni, która ich otoczała, nie odważyła, ośmielała się dołączyć się. Es gibt verborgene Sünde, von denen wir nichts wissen. Są kryte albo grzechy ukryte, o których nic nie wiemy. Aber auch dort habe ich immer wieder erfahren, dass Gott aufdecken kann.
Ale też i w takich przypadkach nie jeden raz doświadczyłem, że Bóg to odkrywa. Und sobald Gott aufdeckt, dann hat die Versammlung auch eine Verpflichtung zu handeln. A kiedy Bóg odkrywa, wyprowadza na jaw, to zgromadzenie ma odpowiedzialność działać. Und wenn wir tun, was Gottes Wort sagt, a jeśli czynimy to, co Słowo Boże nas uczy, dann dürfen wir auch mit dem Segen Gottes rechnen. To wtedy możemy się liczyć, albo możemy liczyć na błogosławieństwo Boże. Sie haben zwei Personen verloren. W tym przypadku widzieliśmy, że zgromadzenie utraciło dwie osoby. Ab in Vers 14 lesen wir, dass es Scharen von Männern und auch von Frauen waren, die da hinzugetan wurden. Ale w wyniku ich działania Bóg błogosławił ich tym bardziej, bo dodał mnóstwo i rzesze osób do zgromadzenia. Kapitel 6, Vers 7. Szósty rozdział, siódmy wiersz. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Auch hier lesen wir, dass das Wort Gottes wuchs und die Zahl sich sehr mehrte. Też i w tym miejscu czytamy, że Słowo Boże bardzo mocno się krzewiło. In Kapitel 6 finden wir eine andere Situation. W szóstym rozdziale widzimy zupełnie inne okoliczności. Da gab es Murren und Unzufriedenheit in der Versammlung. W szóstym rozdziale czytamy o tym, że w zgromadzeniu nastało szemranie i niezadowolenie. Wenn wir an das Volk Israel denken, kiedy pamiętamy i o ludzie izraelskim, wie oft lesen wir davon, dass gemurrt wurde. Jak często czytamy w ich przypadku, że szemrali. Wie langmütig war Gott, dass immer wieder eine Antwort gegeben hat, ale, in seiner Güte. Ale jaki cierpliwy był Bóg, że wciąż na nowo odpowiadał swoją dobrocią. Wir kennen die Geschichte hier, dass da einige Witwen zu kurz gekommen sind. W szóstym rozdziale znamy tą historię, że chodziło o pewne wdowy, które były zaniedbane, jeśli chodzi o rozdawanie tych dóbr materialnych. Und die Apostel haben auch gesehen, das hindert unseren Dienst. I apostołowie wyraźnie zauważyli, że to nie jest błaha sprawa, tylko przeszkodą jest po prostu nawet w naszej służbie duchowej. Wir müssen dieses Problem angehen. Musimy ten właśnie problem usunąć. Aber wir sehen, dass sie eigentlich nicht unabhängig, sondern zusammen mit der Versammlung gehandelt haben. Ale widzimy, że apostołowie nie działali niezależnie, lecz wspólnie ze zgromadzeniem. Sie sagen zu ihnen, seht euch nun Brüder. Mówią do zgromadzenia, wy rozejrzyjcie się za braćmi. Und so ist es nicht ein oder zwei Brüder, die da alles bestimmen wollen. Więc nie ma jednego lub dwóch braci, którzy o wszystkim decydują. Sondern wir sollen gemeinsam einen Weg suchen, das Problem zu lösen. Ale wspólnie mamy szukać drogę, aby rozwiązać jakiś problem. Murren und Unzufriedenheit führt oft zu Kritik. Jeśli chodzi o kwestię szemrania i niezadowolenia, to często prowadzi to do krytykanstwa. Und Kritik kann sehr zerstörerisch sein. A krytyka taka wzajemna w zgromadzeniu bardzo może być lub mieć działanie burzące w zgromadzeniu. Er hat einen Bruder, der fast regelmäßig kritisierte. Znaliśmy takiego brata, który regularnie krytykował innych. Er hat die Brüder kritisiert, die da gebetet haben. Krytykował braci, którzy wyrażali modlitwy. Er sagt, wenn dieser Bruder betet, wenn er anfängt, dann könnte ich schon das Ende beten für ihn. Mówił tak drwiąco, jeśli ten brat się modli, to ja już z pamięci mogę powiedzieć, jakie będzie zakończenie tej modlitwy. Der fand überall etwas. W każdej modlitwie znalazł jakiś osobisty problem. Aber selber hat er nie gebetet. Ale sam nigdy nie otworzył usta. Ich weiß dann nicht, wenn jeden Sonntag gebetet hätte, ob dann immer ganz andere Worte verwendet hätte. Nie wiem, czy jeśli on, modląc się przez lat sam, też nie używałby ciągle albo często powtarzające się słowa. Also die da einfach zurücksitzen und alles nur von der Ferne beurteilen und kritisieren, die sind keine Hilfe. Sind keine was? Die sind keine Hilfe.
Więc ci, którzy z daleka siedzą, obserwują, milczą i tylko krytykują, nie są w żadnym przypadku pomocą dla zgromadzenia. Möge der Herr uns bewahren vor Kritik. Oby Pan nas zachował przed taką niedobrą krytyką. Dann gehen wir zu Kapitel 9. Teraz następne miejsce z 9 rozdziału. Vers 42. 42 wiersz. I roznosiło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Wir kennen auch diese Begebenheit. Też to wydarzenie jest nam dobrze znane. Das war die Begebenheit von dieser Frau, dieser Tabitha, die auch Dorcas genannt wird. Chodziło tutaj o to wydarzenie tej niewiasty Tabitha, którą nazywano też Dorcas. Ich wünschte mir, dass unter den Schwestern viele Dorcas gibt. I bardzo bym sobie życzył, żeby wśród sióstr było wielu i więcej takich Dorcas. Was mich immer beeindruckt hat bei ihr, sie hat die Geschwister sehr gut gekannt. Co mnie bardzo zachwycało, zawsze jeśli czytałem tą historię, to, że ona dobrze znała wierzących wokół jej. Sie hat ja Kleider genäht für die Geschwister. Przecież ona szyła odzież dla współwierzących. Und da muss man ganz genau Maß nehmen. A jeśli musisz szyć odzież dla innych, to bardzo dobrze musisz mierzyć pojemność ciała twoich współwierzących. Wisst ihr, was die Gefahr ist, wenn wir uns zu gut kennen? Wiecie, jakie jest niebezpieczeństwo, jeśli za dobrze się znamy? Dann sehen wir auch, ja, der hat das war Flecken da hinten. Widzimy, że ten ma takie dziwne plamy na plecach. Wir sehen die negativen Seiten voneinander. Widzimy, krótko mówiąc, negatywne strony danej osoby. Aber diese Schwester hat ja Kleider genäht, um das alles zuzudecken. Ale ta siostra miała ciekawą służbę, ponieważ ona szyła szaty, która zakrywała te plamy. Und wir lesen kein Wort von ihr. I o niej nie czytamy ani jedno słowo. Sie ging nicht umher und erzählte alles, was sie gesehen hat. Ona nie chodziła od osoby do osoby i opowiadała o tych plamach. Sie war einfach voll Almosen und guten Werken. Ona była znana z jałmużny i dobrych dzieł. Sie wollte einfach den anderen helfen. Chciała po prostu pomagać innym. Und nun hat der Herr sie weggenommen. Ale teraz nastała ta sytuacja, że Pan wziął tą siostrę. Das passiert auch unter uns. To zdarza się też i wśród nas. Eine wertvolle Schwester, die alle lieben und der Herr nimmt sie weg. Akurat właśnie cenna siostra, którą wszyscy miłują i Pan ją zabiera. Ein Bruder, der einen wertvollen Dienst tut in der Versammlung. Brat, który usługiwał w bardzo wartościowy sposób, nagle musi odchodzić. Und plötzlich nimmt der Herr ihn weg. Nagle Pan go zabiera. Warum? Dlaczego? Ich habe mich immer wieder gewundert, dass der Herr wertvolle Brüder zur Seite nimmt. Często się dziwiłem, dlaczego Pan akurat często usuwał takich naprawdę wartościowych sług. Und andere, die uns ständig üben, die lästern hier. A ci, którzy są dla nas ciągłym ćwiczeniem i próbą, to zostawia ich wśród nas. Der Herr weiß, was er tut. Pan wie, co czyni. Aber ich möchte das in einem positiven Licht betrachten. Ale chciałbym to oglądać i rozstrzygać w pozytywnym świetle. Weil wir hier lesen auch wieder, dass viele glaubten an den Herrn. Bo czytamy w tym miejscu, że wielu uwierzyło w Pana. Ja, der Herr hat durch Petrus diese Auferweckung gegeben. Tak, Pan dał przez Piotra tutaj to wskrzeszenie w tym przypadku. Und das geschieht natürlich heute nicht mehr. Wiemy, że tak się dzisiaj już nie dzieje. Aber ich denke oft, wenn der Herr eine solche Schwester oder einen solchen Bruder wegnimmt. Ale często myślę, kiedy Pan zabiera wśród nas taką osobę, takiego brata, taką siostrę, dann will er ja nicht der Versammlung Schaden zufügen. To przecież wiemy, że Pan nie chce szkodzić zgromadzeniu. Sondern eigentlich andere Geschwister ermuntern und sagen, könntet ihr nicht auch das tun, was diese Schwester tat? Ale bardziej Pan celuje w tym, żeby zachęcić innych
Nie, czy nie moglibyście wy w zamian za nią, za niego czynić tą służbę? Plötzlich ist nicht nur eine Schwester, vielleicht sind es fünf Schwestern, die nun das tun. Może nagle i w pewnym momencie nastaje taka sytuacja, że nie już tylko jedna siostra, ale nagle pięciu czuje się zachęconych, żeby zająć to miejsce. Vielleicht sind es plötzlich fünf Brüder, die sich nun auch wagen, sich am Wort zu beteiligen. Może nagle są, jest ich pięciu braci, którzy mają tą odwagę służyć słowem. Der Herr weiß, was er tut. Pan wie, co czyni. Und seine Gedanken sind immer Gedanken der Liebe und der Güte. A jego myśli zawsze są myślami dobroci i miłości. Er möchte immer das Beste für uns. On zawsze chce to, co najlepsze dla nas. Dann aus Kapitel 11. Z 11 rozdziału. 19-21. 19 wiersz do 21. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypriańczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Hier findet wir wieder die Hand Gottes. W tej sytuacji znowu widzimy dłoń Bożą. Er sagte ja, geht hinaus in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Przecież Pan wyraźnie powiedział, wyjdźcie do całego świata i głoście Ewangelię. Aber sie blieben lieber zusammen in Jerusalem. Ale widzimy, że woleli pozostać w Jerozolimie. So hat der Herr das so bewirkt, dass sie zerstreut wurden. I tak Pan doprowadził do rozproszenia, że jednak byli, musieli się rozejść. Sie mussten gehen. Musieli iść, odejść. Und sie gingen an verschiedene Orte, wie wir gelesen haben. Czytaliśmy, redeten zu niemand das Wort als nur zu den Juden. Czytaliśmy, że odeszli na wiele miejsc, do wielu miejsc i głosili słowo tylko i wyłącznie do Żydów. Wem predigen wir? Jeśli my głosimy słowo, to kogo przedstawiamy w naszym głoszeniu? Die Schweizer predigen den Schweizern. Bracia, albo komu głosimy? Die Deutschen den Deutschen. Bracia z Szwajcarii głoszą wpierw braciom z Szwajcarii. Bracia z Niemiec głoszą wpierw braciom z Niemiec. Die Polen, den Polen. Bracia z Polski głoszą wpierw braciom z Polski. Aber hier finden wir in Vers 20 solche, die dort nicht stoppten. Ale tu w 20 wierszu znaleźliśmy takich, którzy nie zatrzymali się w własnym zakresie. Die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten. Ci, którzy kiedy dotarli do Antiochii, zwracali się nawet do Greków. Was erleben wir heute? A co doświadczamy dzisiaj? Prawie alle Länder hier in Europa sind davon betroffen, dass da ganze Flüchtlingsströme in unsere Länder kommen. Myślę, że wszystkie kraje Europy aktualnie są tym mniej lub bardziej dotknięci, że doświadczamy wpływ wielkiej ilości uchodźców. In vielen Ländern, woher diese Flüchtlinge kommen, ist es ja gar nicht erlaubt, das Evangelium zu predigen. A w wielu tych krajach, z których ci uchodźcy pochodzą, nie jest w ogóle dozwolone, żeby głosić Słowo Boże. Aber könnte es sein, dass der Herr diese Leute hierher bringt, damit wir ihnen das Evangelium. Ale czyż nie mogło być teraz tak, że Pan posłał tych ludzi teraz do nas, żebyśmy mogli im tu głosić słowo? Und wir sehen hier aus diesem Beispiel, als sie zu den Griechen, auch zu den Griechen redeten. I widzimy w tym przykładzie, kiedy oni przemawiali do Greków, dass die Hand des Herrn mit ihnen war, że ręka Pańska była z nimi. Und dass eine große Zahl glaubte und sich bekehrte. I czytamy, że wielka liczba tych, którzy tam byli, uwierzyło. Auch wir brauchen die Hand des Herrn. Też i my potrzebujemy tą rękę Pańską. Weil es ist nicht so einfach, an diese Flüchtlinge heranzukommen. Bo nie jest to łatwe, uwierzcie mi, dotrzeć do tych uchodźców. Und das zeigt uns einfach, dass wir offen sein sollen für das, was der Herr wirkt.
Ale chodzi o to, żebyśmy jako wierzący byli otwarci na to i na te okoliczności, które Pan wokół nas działa. Und dass wir die Gelegenheiten nutzen, die der Herr uns gibt. I abyśmy korzystali z okoliczności, które Pan nam daje i z okazji. Kapitel 14. Teraz 14 rozdziału. Vers 1. Pierwszy wiersz. A w Ikonium weszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, iż uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Hier lesen wir von Paulus und Barnabas. Tu czytamy o Pawle i Barnabie, die der Heilige Geist ausgesandt hat von Antiochien, których Duch Święty wysłał z Antiochii. Und wir sehen, dass sie gemeinsam in die Synagoge gingen. I widzimy, że wspólnie weszli do synagogi. Sie haben eigentlich umgesetzt, was wir in Römer 1, Vers 16 lesen. Tak naprawdę, urzeczywistnili to, co jest napisane w 1, Vers 16. W pierwszym w liście do Rzymian, pierwszym rozdziale, w 16 wierszu. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Und wir sehen hier, das hat Paulus immer praktiziert. Er ging zuerst in die Synagoge, um den Juden zu predigen. I widzimy, że Paweł właśnie i dokładnie to zawsze stosował. Najpierw wchodził do synagogi, aby głosić Żydom, aber dann auch den Griechen. Ale później też Grekom. Was ich hier betonen möchte, ist diese Zusammenarbeit von Brüdern. Co chciałbym podkreślić z okazji tego wydarzenia, jest współpraca braci. Wir haben gesehen, wie Petrus und Johannes zusammen einen Dienst getan hatten. Widzieliśmy, jak Piotr i Jan wspólnie współpracowali. Das möchte Gott auch heute von uns. I Bóg to samo chce od nas i dzisiaj. Dass wir zusammenarbeiten, nicht jeder für sich. Żebyśmy współpracowali, nie każdy dla siebie. Es kann sein, ein älterer Bruder mit einem jüngeren Bruder. Może być, że jest to starszy brat z młodszym. Zwei Schwestern zusammen. Może być, że są to dwie siostry. Jest viele Möglichkeiten. Jest wiele możliwości. Sie gingen zusammen in die Synagoge. Wspólnie weszli do synagogi. Und beide redeten. I obaj przemawiali. Und dann lesen wir ein interessantes Wort, ich weiß nicht, wie das übersetzt ist. Da heißt es, und so redeten. I jest tutaj to napisane w ten sposób, że czytamy i przemawiali tak. Dass eine große Menge glaubte, sowohl Juden als auch Griechen. Mianowicie w taki sposób, że wielka ilość, mnóstwo Żydów i Greków uwierzyło. Wie reden wir? Więc pytanie, jak my mówimy? Manchmal sagt man, wir haben so eine Versammlungssprache, die niemand versteht. Często mówimy, że wśród nas jest taki język zgromadzeniowy, który nikt nie rozumuje. Wir haben das Wort Gottes. Posiadamy Słowo Boże. Und das sollen wir zitieren, wo immer möglich. I to Słowo mamy cytować, gdzie tylko możliwe. Aber gerade wenn wir das Evangelium verbreiten, dann sollen wir so reden, dass die Leute da draußen es verstehen. Ale właśnie, kiedy głosimy Ewangelię, musimy tak przemawiać, żeby ci zewnętrznie stojący zrozumieli naszą mowę. Da können wir nicht voraussetzen, dass sie die Sprache Kanaans kennen. Nie możemy wyjść z tego założenia, że oni rozumują język kananejski. Aber wir sehen, dass die Basis ihrer Rede war natürlich das Wort Gottes. Ale wiemy dokładnie, że fundamentem ich słów i treści tych słów było Słowo Boże. Aber sie haben sich angepasst an das, was das Verständnis dieser Menschen war. Ale przysposobili się do poziomu zrozumienia słuchaczy. Kapitel 17. 17 rozdział. Vers 1 bis 4. Od 1 do 4 wiersza. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. W
wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Auch hier ist interessant das Wort, das gebraucht wird in Vers 2. Też tu jest bardzo ciekawe to słowo użyte w drugim wierszu. Apostel Paulus kam nicht einfach an Thessalonik, sagt, gib mir ein Pult und ich predige euch. Apostoł Paweł nie powiedział po prostu do wierzących w Tesalonice, dajcie mi kazalnicę i ja będę wam głosił tutaj. Es heißt hier, er unterredete sich mit ihnen. Widzimy, że najpierw rozprawiał się z nimi, wśród nich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser Dialog, den wir mit den Menschen versuchen zu kreieren. Ja myślę, że to jest też ważną rzeczą, żebyśmy szukali dialog osobisty, rozmowę osobisty z ludźmi, z którymi mamy do czynienia. Das kann zum Beispiel in einem Hauskreis sein. Może się to na przykład zacząć tym, że rozpoczątkujemy taki krąg zebrania domowych, wo wir Nachbarn einladen, gdzie zapraszamy na przykład sąsiadów, um uns mit ihnen zu unterreden, gdzie rozprawiamy się z nimi. Aber dann ist die Frage, über was reden wir dann? Tylko pytanie nastaje, o czym rozmawiamy przy takiej okazji. Wir können über die wirtschaftliche Situation hier in Polen reden. Możemy owszem dyskutować na temat ekonomicznej sytuacji w Polsce. Wir können über all das, was wir in der Presse lesen, reden. Możemy gadać na temat wszystkiego, co czytamy i wyczytaliśmy w prasie. Apostel Paulus hat seine Zeit gut genutzt. Ale Paweł w dobry sposób wykorzystał ten czas. On w tym miejscu przebywał tylko, na tym miejscu przebywał tylko 3 tygodnie. Er unterredet sich mit ihnen aus den Schriften. I czytamy, że rozprawiał się z nimi lub rozmawiał z nimi na podstawie pism. Also worüber sie immer redeten, er kam immer wieder aufs Wort Gottes zurück. Więc o czymkolwiek rozmawiali, ostatecznie zawsze wracali do Słowa Bożego. Und er predigte ihnen Christus. Ale to, co im głosił, to był Chrystus. Dass er leiden und aus den Toten auferstehen musste. Mianowicie, że musiał cierpieć i zmartwychwstać z umarłych. Den ich euch verkündige, der Christus ist. To jest ten, którego wam głoszę, to jest ten Chrystus. Für Paulus Christus bedeutete alles. Dla Pawła Chrystus oznaczał wszystko. Und ich glaube, je mehr wir erfüllt sind von Christus selber. I ja myślę, że im więcej my jesteśmy wypełnieni osobą Chrystusa, desto mehr haben auch wir das Bedürfnis, das anderen mitzuteilen. Tym większą mamy potrzebę przekazywać tą osobę innym. Und ich habe immer wieder erfahren, dass wenn du anderen erzählst, was Christus für dich bedeutet. I często doświadczałem, jeśli ty opowiadasz innym, co i kim Chrystus jest dla ciebie, dann können sie das nicht verneinen. To nie są oni w stanie negować tych słów. Sie können nicht sagen, das stimmt alles nicht. Nie mogą powiedzieć, to nie jest prawdą. Weil es ist ein persönliches Erlebnis mit dieser Person. Dlaczego nie? Bo jest to twoim osobistym przeżyciem, które ty masz z Panem. Und so kannst du ihn groß machen vor anderen. I w ten sposób jesteś w stanie wywyższyć go w oczach innych. Und wir sehen, einige von ihnen glaubten. I widzimy, że niejedni z nich uwierzyło. Von ihnen, das waren die Juden. Z nich to byli Żydzi. Nur einige von ihnen glaubten. Czytamy, że tylko niektórzy z nich. Aber von den anbetenden Griechen eine große Menge. Ale dalej czytaliśmy, że spośród pobożnych lub uwielbiających Greków niemało. Und da gab es auch noch die vornehmen Frauen. I jeszcze były te znamienite niewiasty. Manchmal haben wir Angst vor vornehmen Frauen. Często mamy taki strach, można powiedzieć, przemawiać przed niewiastami lub osobami znamienitymi. Und wir lesen dreimal davon. A w Słowie Bożym czytamy 3 razy o takiej sytuacji. Apostel 13 schon und dann hier in Vers 4 und dann in Vers 12. Sonst nochmals 12 lesen.
Dzieje Apostolskie 13, 17 w naszym urywku i w tym samym rozdziale jeszcze w 13 wierszu. A gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że i w Berei Paweł głosi Słowo Boże, udali się tam, judząc i podburzając pospólstwo. I 12 wiersz. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. Auch hier werden die Frauen zuerst genannt. Też w tym miejscu niewiasty nazwane są w pierwszej kolejności. Das ist auch eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, dass sich Frauen schneller bekehren als Männer. To jest również doświadczeniem, które przeżywamy, że często kobiety najpierw nawracają się. In Filippi, da sehen wir auch, dass es zuerst Frauen waren. W Filippi też było tak, że najpierw były to kobiety. Da am Strand waren Frauen, die versammelt waren, wo Paulus predigte und Lydia sich bekehrte. Widzimy, że tam na wybrzeżu była zgromadzona grupa niewiast, która modliła się i słysząc kazanie Pawła, Lydia się nawróciła. Aber wir können eben keine Versammlung ins Leben rufen nur mit Frauen. Ale niestety nie jesteśmy w stanie zbudować zgromadzenie tylko z siostrami. Aber es ist schön hier auch in Vers 12, die vornehmen Frauen und Männer nicht wenige. I widzimy tutaj w tym 12 wierszu, że Pan dodał wybitnych greckich niewiast i mężów. Kapitel 19. Teraz 19 rozdział. Vers 20. 20 wiersz. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Hier finden wir ein anderes Beispiel wieder, wo Opposition, wo Widerstand war gegen das Evangelium dort in Ephesus. Tu widzimy inne okoliczności, widzimy sprzeciw, widzimy opozycję przeciwko Słowu Bożemu. Aber wir sehen auch wieder in Vers 17, ale w 17 wierszu znowu widzimy, dass der Name des Herrn erhoben wurde. Że imię Pana Jezusa było wielbione, wywyższane. Wenn ich jetzt die Frage stelle, warum möchten wir Wachstum in den Zusammenkünften? Jeśli zadam wam teraz to pytanie, dlaczego chcemy my wśród nas wzrostu? Warum möchten wir Wachstum in der Versammlung? Dlaczego chcecie wzrostu w zgromadzeniu? Damit wir herumgehen können und sagen, ja, wir sind am wachsen. Po to, abyśmy mogli chodzić i mówić, wzrastamy ilościowo? Oder geht es uns darum, dass der Name des Herrn erhoben wird? Czy chodzi o to, żeby rozgłaszać imię Pańskie, żeby ono było uwielbiane? Es ist seine Versammlung. To jest jego zgromadzenie. Und er möchte, dass sie wächst. I on chce, er baut ja seine Versammlung. On chce, żeby ono wzrastało, bo on buduje swoje zgromadzenie. Und was wir hier auch sehr schön finden, i co również widzimy tutaj pięknego, dass die bekehrt wurden, einen klaren Strich über das alte Leben machten. Że osoby, które się nawróciły, w 100% zakończyły z starym swoim życiem. Da war viel Zauberei. Wśród nich było wiele czarodziejstwa. Da war Bücher über Zauberei da. Oni czytali księgi na temat czarodziejstwa. Und die waren wertvoll. I te księgi były w ich oczach wartościowe. Aber sie verbrannten sie alle. Ale spalili wszystkie księgi. Kann ich ein kurzes Erlebnis noch sagen? Czy mogę wam opowiedzieć jeszcze krótką historię, krótkie wydarzenie? Einer meiner Söhne, der war kurz vor seinem 18. Geburtstag. Jeden z moich synów był w pewnym momencie krótko przed 18 urodzinami. Und dann ist er volljährig. I wiedział, że wtedy będzie pełnoletni. Und eines Tages brachte er so Musikinstrumente oder große Verstärker, große Boxen nach Hause. I pewnego dnia przywlókł mi do domu potężne instrumenty i wzmacniacze. Ja pytam go, co ty z tym chcesz? Ja, ich will Musik machen. No, ja chcę muzykować. Ich musste einen Moment überlegen. Musiałem przez chwilę pomyśleć. Und dann sagte ich, das kommt nicht in mein Haus.
I wtedy powiedziałem mu, to do domu mi nie wejdzie. Bring das zurück. Odnieś to. Der war natürlich sauer auf den Vater. On był bardzo skwaśniały na ojca. Er musste es zurückbringen. Musiał to odnieść. Ich ging mit ihm. Nawet poszedłem z nim. Als wir zurückkamen, da hat er plötzlich etwas bekannt, was ich nicht keine Ahnung hatte davon. Ale kiedy wróciliśmy, wyznał mi coś, o czym nie wiedziałem dotychczas. Er hat einen solchen Stoß von CDs gehabt. Miał stos płyt z muzyką w domu. Und da musste es nur das Bild anschauen, da wusste es, was für Musik das war. Musiałeś widzieć tylko okładkę tej płyty i wiedziałeś, jaką treścią, jakiej treści ta muzyka była. Und dann habe ich gesagt, ja, was machst du jetzt damit? I zadałem mu pytanie, co z tym teraz zrobisz? Ich habe ihm diesen Vers vorgelesen. Przeczytałem mu właśnie ten wiersz. Oder hätte diese CDs wieder verkaufen können. Mógłby sprzedać te płyty. Wir haben darüber gebetet, ich habe ihn allein gelassen. Pomodliliśmy się wspólnie i zostawiłem go samego. Und er hat es genommen und alles. I on wziął i wszystko wrzucił do śmieci. Wie hier, einen radikalen Strich darunter. Tak jak w tym przypadku zrobił, można powiedzieć, radykalną kreskę, zakończenie tej historii. Das war ein Wendepunkt in seinem Leben. I to był punkt odmienny totalnie w jego życiu. Natürlich dank der Gnade des Herrn. Oczywiście dzięki łaski Pana. Aber das soll euch Jüngere doch ermuntern, wenn ihr was habt, vielleicht Bücher in eurem Büchergestell. Ale niech to będzie szczególnie dla was młodych zachętą, jeśli macie coś w waszych pokojach, może jakieś książki. Dass ihr radikal Schluss macht damit. Zakończcie z tym i to radykalnie. Nicht so ein wenig, ein bisschen weggeben oder ein bisschen verkaufen. Nie tak połowicznie. Trochę rozdać, trochę sprzedać. Denn dann fallen wir immer wieder in die alte Sünde. Bo jeśli tak będziesz działał, to będziesz w przyszłości popadał i popadał w jeden i ten sam grzech. Und in Vers 20 haben wir das Resultat angesehen. A w 20 wierszu widzieliśmy wynik tego postępowania. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm überhand. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Noch eine letzte Stelle aus Kapitel 21, Vers 20. I ostatnie miejsce z 21 rozdziału, 20 wiersz. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu, widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Hier finden wir, dass Paulus eben die Versammlung zusammengerufen hat, um ihnen zu erzählen, was Gott unter den Nationen gewirkt hat. Widzimy tutaj, że Paweł zwołał zgromadzenie, żeby im opowiadać o dziełach Bożych, które przez niego były działane wśród pogan. Das Resultat war, sie verherrlichten den Herrn und nicht Paulus. A efektem tej opowieści było, że wywyższali Pana, a nie Pawła. Aber dann sagen sie ihm, schau, das sind tausende von Juden, die gläubig geworden sind. Ale wtedy powiedzieli do niego, popatrz, tu jest teraz mnóstwo Żydów, którzy uwierzyli. Ale wciąż byli gorliwymi dla zakonu. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 26, dass wir eben eine Aufgabe haben diesen Neubekehrten gegenüber. I dlatego czytamy w 11 rozdziale, 26 wierszu, że mamy zadanie wobec nich. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijaninami. Wir müssen die Neubekehrten belehren. Wir müssen ihnen das Wort bringen. My musimy pouczać nowo nawróconych. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann fängt die Arbeit erst richtig an. Jeśli ktoś uwierzył, to zadanie i praca w jego sercu dopiero się zaczyna. Und der Herr möchte euch alle dazu benutzen. I Pan was wszystkich chce do tego używać. Du findest immer einer, der noch nicht so weit im Glauben ist wie du. Jeśli popatrzysz wokół siebie, to zawsze znajdziesz osobę, która nie jest może tak daleka duchowo jak ty.
Und dieser Person kannst du helfen. I tej osobie możesz pomóc. Das sind nicht nur zwei, drei, die da alles machen müssen, sondern jeder von uns ist hier gefordert. To nie są tylko dwaj lub trzej bracia, którzy wszystko wykonują, każdą pracę, tylko każdy może działać. Möchte zusammenfassen. Chciałbym streścić to mówione. Wenn es Wachstum gibt in der Versammlung, jeśli jest wzrost w zgromadzeniu, dann ist es das, was der Herr tut, und es ist immer nur die Gnade Gottes. To jest to, to tylko i wyłącznie to, co Pan działa, i jest to łaska Boża. Gott erwartet von uns, dass wir in Demut vorangehen. Bóg od nas oczekuje, żebyśmy z pokorą podążali na naszej drodze. Jesaja 66, vers 2. Izajasza 66. 66, vers 2. A doch meine Hand dies alles gemacht. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Das gilt auch für uns heute. I to jest istotne i dla nas dzisiaj. Dass der Herr auf die blickt, die eben zerschlagenen Geistes sind. Że Pan patrzy na tych, którzy są pokornego usposobienia. Die sich fürchten vor Gott und seinem Wort. Którzy z drżeniem odnoszą się do Boga i Jego Słowa. Dann hat der Herr auch Gaben gegeben der Versammlung. Dalej czytamy, że Bóg dał dary zgromadzeniu. Und wir sollen auch diese Gaben respektieren. I my mamy respektować te dary. Und nicht denken wie damals in 4. Mose 12. I nie myśleć tak, jak wtedy w 4. Księdze Mojżeszowej, 12. rozdział. Hat der Herr nur zu Mose geredet. Gdzie szemrali przeciwko Mojżeszowi i zadali pytanie, czy on tylko, czy Pan tylko do Mojżesza przemawiał? Hat er nicht auch zu uns geredet. Z taką pychą mówili, czy Pan też do nas nie przemawiał? Das ist klar ein Geist, wo man die Autorität ablehnt. To jest wyraźnie duch, który odrzuca autorytet Boży. Und in der Versammlung gibt es keine Demokratie. A w zgromadzeniu nie ma demokracji. Możemy mówić, my przecież wszyscy jesteśmy bracia. Wszyscy mamy te same prawa. Nein, und dazu möchte ich noch aus 1. Thessalonicher 5 lesen. I do tego chciałbym czytać jeszcze przeczytać z pierwszego listu do Tesaloniczan. 12 und 13. Piąty rozdział, 12 i 13 wiersz. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgorącej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Ich habe eine sehr große Hochachtung vor Brüdern, die wirklich die Verantwortung des örtlichen Zeugnisses spüren und es tragen. Ja mam wielki szacunek do braci, którzy niosą odpowiedzialność w zgromadzeniu i czują tą odpowiedzialność na nich. Wir sollen sie erkennen, wir sollen sie respektieren. I takich braci mamy rozpoznawać. Weil sie eben unter uns arbeiten. Dlaczego? Bo oni pracują wśród nas. Weil der Herr ihnen eben besondere Stellung auch gegeben hat. Sie stehen uns vor. I dlaczego też? Ponieważ Pan dał im szczególnego rodzaju miejsce i stanowisko i są naszymi przełożonymi, duchowo mówiąc. Und manchmal müssen sie uns auch zurechtweisen. I nieraz mają za zadanie nas powstrzymać lub upomnieć. Wie ist unsere Reaktion? A jaka jest nasza reakcja w takiej sytuacji? Auf der einen Seite sind es die Brüder, die was sehen und dann sich überlegen, soll ich was sagen oder nicht? Z jednej strony mamy takich braci, którzy widzą pewne trendy, pewny rozwój i zadają sobie to pytanie, mam coś powiedzieć czy nie? Wir können es sehr schwer machen für diese Brüder. I takim braciom, którzy mają to zadanie, możemy bardzo utrudniać życie. Aber hier heißt es, wir sollen sie über die Maßen lieben. Ale tu czytamy, że mamy ich nadgorliwie miłować i
cenić. Um ihres Werkes willen. I to z powodu ich dzieła. Sie tun es im Namen des Herrn und für das Wohl der Versammlung. Oni wykonują to dzieło w imieniu Pana i dla dobra zgromadzenia. Und damit möchte ich schließen. I tym chciałbym zakończyć. Seid in Frieden untereinander. Zachowujcie pokój między sobą. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz pokoju. Und wenn da Friede ist, dann ist es auch ein guter Boden, auf dem wachsen kann. A jeśli jest pokój, to jest to dobrym podłożem, na którym cośkolwiek może wzrastać.